chcę Państwu przedstawić coś, co no, pochłania mnie od pewnego czasu. Co też jest ściśle związane z tym, co robię, czyli z profesją eksperta Feng Shui. Chodzi tutaj o to, że niektóre budowle, niektóre rzeczy, z którym się stykamy, niektóre miejsca w jakiś specyficzny sposób wpływają na ludzi i ten wpływ jest bardzo mocno odczuwalny. Wiąże się to bezpośrednio, nie wiem, z klimatem tego miejsca, ale również bardzo często mówi się o tak zwanym promieniowaniu kształtów. Promieniowanie kształtów, są takie konstrukcje architektoniczne, są takie elementy, które w jakiś sposób kondensują coś, co nazywamy chi, coś, co przenika ten nasz wszechświat i zaczynają się urzeczywistniać różne dziwne rzeczy. Czym te dziwne rzeczy są, nie wiem i nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. To pytanie, które tutaj o piramidzie, czym ona jest, to jest pytanie, które pozostawiam otwarte. Każdy tutaj z obecnych sobie może odpowie w jakiś sposób, może jakieś wątki z własnego życia, z przemyśleń pozwolą na jakby uzupełnienie tego, co ja tutaj mam do powiedzenia. Otóż, proszę Państwa, piramida. Pierwszy raz z tym słowem zetknąłem się mając 12-13 lat. Jako młody dzieciak biegając po podwórku usłyszałem nagle szokującą informację, że jakiś człowiek w Czechach wymyślił piramidkę, która ostrzy żyletki. Było to dla mnie bardzo dziwne, jak to ostrzy żyletki, że się żyletkę wkłada do środka i ta piramidka powodowała ostrzenie żyletek. To urządzenie było w sprzedaży, ono zostało opatentowane, no i powiem Państwu, że rzeczywiście efekty były. W tych czasach, to jeszcze było głęboka komuna, w ogóle było trudno cokolwiek, a jeżeli ktoś posiadał taką piramidkę, która ostrzyła żyletki, miał niezniszczalną żyletkę. To był naprawdę skarb. No ale z czym to się wiąże? Jak to działa? Dlaczego ostrzy? Tak? Nad tym się nikt nie zastanawiał. To jest taki obrazek, który jest nam ciągle przedstawiany, żebyśmy widzieli piramidę w takiej dosyć egzotycznej formie. Gdzieś tam wielbłądy, rabowie i coś ciekawego do oglądania. Na temat piramid jest już masa filmów, cały internet jest jakby no kipi wręcz tymi sensacyjnymi informacjami na temat piramidy. Ja je też zgłębiałem te informacje i coraz im więcej się dowiadywałem, tym więcej zagadek było przede mną. W pewnym momencie trafiła mi w ręce taka grafika, nie? Co na tej grafice mamy? Na tej grafice widzimy oko wewnątrz piramidy. Zacząłem kombinować, cóż to takiego może być, co to oznacza, nie? I doszedłem do wniosku, że piramida jest tym, co rozszerza naszą świadomość, co pokazuje nam coś więcej, niż potrafimy zobaczyć. Oczywiście na tyle, na ile jesteśmy przygotowani, na ile nasza percepcja jest zdolna przyswoić sobie pewne rzeczy. Później będę pokazywał Państwu zdjęcia i filmy. To są takie zdjęcia, no, które jeszcze do tej pory nie były nigdzie publikowane. Są to takie unikatowe zdjęcia, ale też są zdjęcia takie, które no, są rzadkością. Postaram się tutaj troszeczkę skupić nad niektórymi z nich i troszeczkę poopowiadać. Natomiast wracając do piramidy. Ciągle ta piramida była jakąś wielką zagadką, ciągle otrzymywaliśmy jakieś informacje. Wielka piramida. Niektórzy mówią piramida Cheopsa, inni mówią wielka piramida. Niektórzy twierdzą, że ta piramida nie ma nic wspólnego z Cheopsem. Egiptolodzy ciągle twierdzą, że ta piramida była budowana 20 lat. Nie? 20 lat, taka wielka rzecz. No i zaraz jakiś sprytny, dociekliwy człowiek zaczął liczyć. Mówi, no to jeżeli by to 20 lat budowano, no to znaczy, że co 2,5 minuty jeden taki głaz trzeba było ustawić. No ja nie wyobrażam sobie takiej organizacji pracy nawet przy tej technologii, którą obecnie posiadamy, przy tych maszynach wielkich i tak dalej, przy tej organizacji pracy. A to trzeba było jeszcze wyciąć, dostarczyć na miejsce i ustawić. Co 2,5 minuty. Jest to rzecz praktycznie rzecz biorąc niemożliwa. Chyba, że dysponowali jakimiś technologiami, o których nam się nie śniło do tej pory. Jeżeli chodzi o piramidę, no ona jest dosyć ciekawa. To jest w zasadzie zespół piramid. Ja bym tutaj chciał bardzo szybko przejść, ponieważ mamy bardzo mało czasu i te sprawy związane z piramidą tak szybko przelecimy. To można wszędzie w internecie znaleźć. Natomiast zatrzymamy się przez chwilę na takich informacjach dosyć kluczowych, jeżeli chodzi o tą piramidę. Ja zbudowałem piramidę. Ja chciałem sprawdzić, jak to działa, ale żeby sprawdzić, jak to działa, musiałem to zbudować po prostu.
siebie w ogrodzie razem z Gosią rozpoczęliśmy budowę piramidy. Okazuje się, że piramida to nie są cztery ściany, tylko jest to 8 ścian. To są takie zdjęcia, które zostały zrobione przez jednego z pilotów. Okazało się, że jest to równe załamanie. To znowuż też przeczy tym historiom, że ta piramida to jest czysty przypadek. Tam w piramidzie są jakby zawarte tak potężne informacje dotyczące liczby pi, fi i tak dalej, złotego podziału, tych różnych zależności matematycznych, obwodu Ziemi. No jest to jakby taka skarbnica wiedzy zaszyfrowana bezpośrednio w liczbach, w cyfrach. Ja patrzyłem na piramidę z różnego punktu widzenia. Tutaj Państwo widzą taki wykres, który mówi o radiostezyjnym oddziaływaniu piramidy. To radiostezyjne oddziaływanie piramidy polega na tym, że tak na 1/3 wysokości znajduje się takie centrum skupiające jakąś nieznaną energię. Czym ona jest, do tej pory nie wiemy. Nie udało się tego ustalić. Natomiast radiesteci podzielili tę piramidę na takie warstwy. W pionie to idzie w ten sposób, że co 1/3 wysokości zmienia się wartość promieniowania. V plus to jest zieleń dodatnia, V minus to jest zieleń ujemna. Poniżej 1/3 wysokości jest takie miejsce, w którym mamy do czynienia z tak zwaną zielenią ujemną. Ta zieleń ujemna charakteryzuje się tym, że ona po prostu mumifikuje żywe komórki. Nie niszczy je, tylko je jakby zamraża. Robi z nimi coś takiego, że one się nie rozwijają. Jest to dosyć niebezpieczne miejsce, dlatego niektórzy twierdzą, że nie wolno zbyt długo przebywać w piramidzie. Ja pozbyłem się tego niebezpieczeństwa poprzez podniesienie podłogi. U mnie jest podłoga na wysokości 87 cm. Można bezpiecznie tam przebywać, można spać, można medytować, można siedzieć, można podejmować gości nawet, jak ktoś chce. Używanie piramidy okazuje się, że jest dosyć niebezpieczne. Jeżeli na przykład ktoś z nas użyje malutkiej piramidki, postawi ją pod łóżkiem, no i na wysokości łóżka okaże się, że jest ta strefa zieleni ujemnej, tej takiej negatywnej, to można sobie zaszkodzić. Można zacząć chorować, można się nabawić poważnych chorób. Natomiast jeżeli ustawimy ją wyżej, trafimy na zieleń dodatnią, wtedy jest wszystko ok, możemy ją stosować do leczenia. Teraz tu jest taki, po tej stronie jest rzut piramidy. Okazuje się, że z wierzchołków u podstawy piramidy też jest emitowane to promieniowanie zieleni dodatniej, tej pozytywnej, ale z jednego wierzchołku południowo-zachodniego ten wierzchołek emituje promieniowanie zieleni tej szkodliwej, tej takiej negatywnej i ona jest 3 razy większa, jest sumą tych 3 pozostałych, czyli jest dosyć intensywna. Dlatego zaleca się stosowanie pewnych odpromienników, pewnych małych piramidek, które jakby neutralizują to pole oddziaływania. Ta piramida moja, którą zbudowałem, ona ma zasięg oddziaływania gdzieś od 1,5 do 2 km. Także na szczęście w tym kierunku południowo-zachodnim nie mam żadnych domów, nie mam żadnych siedlisk, jest las i pola. Także tam sobie może ta zieleń negatywna hulać, nikomu nie szkodzę. Natomiast te pozostałe wierzchołki powodują, że w okolicy zaczynają dziać się fajne rzeczy. Ludzie się czują lepiej. Ta piramida ma bezpośrednio takie zastosowanie w leczeniu. Jak to robić? Otóż okazuje się, że po obwodzie piramidy mamy różne rodzaje promieniowania. I teraz na przykład cała terapia, cały proces leczenia jest bardzo prosty. Zaczyna się od diagnozy. Trzeba na przykład człowieka zdiagnozować. Powiedzmy, że ktoś ma kłopoty, nie wiem, narządy kobiece, tak? Nerki. Więc patrzymy, jest to związane z niedoborem czerwieni w organizmie. Ta czakra podstawy, powiedzmy, tak? Kolor czerwony. Bierzemy takiego delikwenta i sadzamy go na krzesełku tam, gdzie jest emitowane promieniowanie czerwieni, przy piramidzie. I takie siedzenie pół godziny codziennie wystarczy, żeby się pozbyć choroby. Przykłady mamy. Gosia miała reumatyzm. Tak? Przez długie lata nie mogła się z tego reumatyzmu wyleczyć. Wreszcie poszła do lekarza. Lekarz stwierdził zaszokowany, że pozbyliśmy się tej choroby. Gratuluję pani, udało nam się, nie? On do tego ręki nie przyłożył, ale gratulował. Szukałem w internecie zdjęć na temat piramidy, szukałem różnych informacji i bardzo często pojawiały się zdjęcia z wnętrza piramidy. Na tym zdjęciu jest coś charakterystycznego, co już Państwo widzą, tak? Są takie białe kulki, nie? To widać. Wnętrze piramidy. To nie jest mój aparat, to jest aparat jakiejś japońskiej wycieczki. Zostało to zrobione, są tak zwane orbsy. Tak? Orbsy, co to są te orbsy? Orbsy są takie kule energii, nie wiadomo co to jest, jakaś inteligentna forma świadomości, która pojawia się w jakichś takich specjalnych miejscach. Tak?
Mówi się, że pojawia się w kościołach, w świątyniach, na cmentarzach, ale pojawia się również w takich miejscach, gdzie jest jakieś duże nasilenie emocji, tak? Pojawia się na przykład na salach gimnastycznych, gdzie młodzież kibicuje za swoją drużyną, tak? Pojawia się na jakimś pikniku rodzinnym. Te rzeczy się pojawiają. Nie wiadomo, co to jest, ale w każdym razie jest wielkie prawdopodobieństwo, że to się żywi naszymi emocjami. Że to, jeżeli jest z naszej strony jakieś myślenie fajne, pozytywne, to to się pojawia, tak? Jakaś ekstaza, jakieś uniesienie. Następne zdjęcia, które tutaj widzimy, to też są zdjęcia z Wielkiej Piramidy. Pragnę zwrócić uwagę tutaj na tamto zdjęcie. Jest taka potężna kula nad tym człowiekiem, który wchodzi i obok takie dwie malutkie. Tu tak samo przy wejściu do tej komory, nazwanej komorą grobową. To jest zdjęcie już z piramidy, też z takim jednym pojedynczym. Z tym, że tak, żeby nie było czegoś takiego, bo ja z początku myślałem sobie w ten sposób. No, kropla jakiejś, nie wiem, pary, kurz i tak dalej. W jakiś sposób może wada aparatu fotograficznego, może coś innego. Ale ja robiłem zdjęcia różnymi aparatami, różnym sprzętem i na wszystkich zdjęciach to się pokazywało, tak? To są wymiary piramidy, także mamy do czynienia z czymś bardzo dużym. I tam są jeszcze takie zależności pewne w piramidzie. Są te kanały wentylacyjne, które wskazują na przykład na pas Oriona. Okazuje się, że piramidy są ustawione w taki sposób, że są odzwierciedleniem pasa Oriona, natomiast Droga Mleczna, to wszystko na to wskazuje, że to jest Nil, tak? Bo to jest tak fajnie ułożone. Skąd oni wiedzieli o takich zależnościach, o pasie Oriona i tak precyzyjnie potrafili to ustawić. Na tym zdjęciu mamy taką ciekawostkę. To jest związane z taką przygodą jednego badacza, który wprowadził do jednego z tych kanałów, jak niektórzy twierdzą, wentylacyjnych, robota. Robot na końcu miał kamerę, doszedł do takiego miejsca, w którym sfotografował to. Takie drzwi z dwiema klamkami metalowymi. Przypomnę, że piramida była budowana przy pomocy narzędzi takich no, bardzo prymitywnych, czyli to były dłuta miedziane i zwykłe kamienie, twardsze kamienie, które potrafiły ten wap kruszyć w jakiś sposób. Stosowali też prawdopodobnie ogień albo coś innego. Chociaż powiem Państwu, że co do tego, w jaki sposób to zostało zbudowane, nie ma tutaj no, jednoznacznych rzeczy. Niektórzy twierdzą, że oni posługiwali się jakąś technologią bardzo mocno zaawansowaną. I tutaj mam taką ciekawostkę też. Jest w Indiach świątynia, która została jakby wykuta w całości w skalę. Oni, Hindusi, kuli od góry świątynię i też ją budowali przez 18 lat. Codziennie wyciągali 5 ton urobku tego kamienia, tak? Ale oni nie tłukli tylko, oni jeszcze musieli rzeźbić. Oni jeszcze, tam powstały dzieła sztuki, to jest tak pięknie zrobione, tam są ołtarze, tam są figury, tam są ornamenty. I to nic, proszę Państwa. Jest tam w tej świątyni jeszcze jedna taka ciekawostka, której nikt nie potrafi wytłumaczyć, jak została zbudowana. Otóż są tam takie korytarze podziemne w tej świątyni. Jeden korytarz zaczyna się, jest wielkości człowieka. Potem on się zwęża, jest coraz mniejszy, wielkości takiej, że dziecko może tam wejść, ale z czym dziecko tam wejdzie? Z dłutem, tak? No powiedzmy, że Hindusi byli tacy okrutni, wysyłali dzieci do robienia, tłoczenia takich komór, takich przejść. Ale nieco dalej ten korytarz się zawęża tak, że już nawet dziecko nie jest w stanie tam wejść, biegnie 20 metrów i skręca pod kątem prostym z zachowaniem kątów obróbki ścian. To jest ciekawostka. Jak to zostało zbudowane i przy pomocy jakich narzędzi? Kto to zbudował i dla kogo? Takie małe tunele, nie? Przy piramidzie też są tego typu historie. Tutaj akurat mamy do czynienia jeszcze, tu się zatrzymał trochę na temat tego zdjęcia. Otóż tam jest taki doktor Hawass, który zaprzecza tym wszystkim rewelacjom, tym wszystkim odkryciom, które, że tak powiem, świat New Age stara się tam wydobyć, radiesteci i tak dalej. Mówi, że niczego nie ma, że to wszystko są wymysły, fantazje i tak dalej. Natomiast to zdjęcie, jak zostało zrobione, autor tego filmu dał kasetę z nagraniem swojemu przyjacielowi i mówi, uciekaj szybko stąd. Jego przyjaciel uciekł do Holandii. Oczywiście następnego dnia chcieli to opublikować. Przyszła ekipa policji, doktor Hawass, skonfiskowali wszystko, powiedzieli, że nie było całej sprawy, że niczego takiego nie ma. A ten mówi, ale tam zostało opublikowane w Holandii. Pokazaliśmy film.
Więc oni powiedzieli, no okej, dobra, przyznajemy się. Też musieli się tego przyznać. W ogóle jest jakby blokada informacyjna na temat piramidy, na temat tego, co się dzieje wewnątrz tej piramidzie. I tak to się toczy, tak to przez lata ma miejsce. Natomiast ostatnimi czasy pojawiło się coś nowego. Otóż Japończycy zaczęli skanować piramidę i odkryli w tej piramidzie cztery kamienie, które świecą, które po prostu są cieplejsze niż pozostałe. Dlaczego tak jest? To są tutaj te zdjęcie tutaj na dole. To są te cztery kamienie. I tutaj Ministerstwo Starożytności Egiptu pochyliło się i powiedziało, no rzeczywiście coś w tym jest, sprawdzimy o co chodzi, przyjrzymy się dokładniej tej piramidzie. Tak? Zaczęli to badać. Tu mamy tą historię, o której mówiłem, pas Oriona i układ tych trzech piramid. Ale proszę Państwa, czasami zdarza się, że nad piramidami coś się pojawia, że ktoś zrobi jakieś zdjęcie, że niby nie widać, nagle coś się dzieje, nie? I to wszystko mnie tak zafascynowało, że postanowiłem zbudować swoją piramidę i zbadać, o co tak naprawdę chodzi. Moja piramida ma takie wymiary, tak? Podstawa 4x4. Powiem Państwu tak, że bardzo dokładnie starałem się to zbudować, zachowując niesłychaną dokładność co do milimetra. To jest szkielet piramidy. Szkielet jest wykonany z takich belek 8x8 cm i potem pozostałe elementy, które tam przyszły, czyli podłoga, ściany i tak dalej. Materiał to jest drewno, to jest płyta OSB, na to jest położony piasek kwarcowy, który jest jakby taką zaprawą, gruntem dla tynku. I pokryte jest to wszystko tynkiem mineralnym. Tak? Czyli zachowane są idealne proporcje. Mało tego, też dużo czasu poświęciłem na to, żeby tą piramidę ustawić zgodnie z kierunkiem północ-południe. Jest pewna odchyłka, jest inaczej, biegun magnetyczny wygląda inaczej, ten biegun północny. Ja to zrobiłem w taki sposób, że to wszystko zadziałało. Są jeszcze w piramidzie takie elementy, których bym nie chciał zdradzać. To są takie jakby osobiste akcenty, które powodują, że ona w jakiś sposób działa. Poza tym też nie chciałbym niektórych rzeczy upowszechniać, bo może to być niebezpieczne dla osób, które nie będą przestrzegały jakichś, powiedzmy, takich elementarnych przepisów BHP. Tak? To są jeszcze wszystko takie zdjęcia związane z budową. No i powstało coś takiego. Taka piramida w ogrodzie. Wysłałem to zdjęcie mojemu koledze. On się mnie pyta, a po co ci taki trójkąt? Jemu to się kojarzyło z trójkątem, nie? A ja, wiesz co, prowadzę tam eksperymenty, patrzę, co się dzieje, tak? No i zaczęły się też pojawiać takie rzeczy. Tutaj nie wiem, może nie jest to tak bardzo dobrze widoczne, ale w górnym lewym rogu pojawiła się taka kulka. Strasznie byłem szczęśliwy, jak mi się udało coś takiego sfotografować. Ale okazało się, że wcale się nie musiałem napracować i nie musiałem, że tak powiem, bardzo dużo zdjęć zrobić, bo na 10 zdjęć, na 7 zdjęciach takie kulki się pokazywały. Czyli intensywność tych zjawisk była bardzo duża. Tak? Tutaj mam następne zdjęcie. Takie ciekawe, kulka w kulce. Tak? Może jakość tych zdjęć nie jest najlepsza, ale obiecuję Państwu, że one się w internecie pokażą. W całości takie kompletne, dobrze zrobione. Tutaj nie ma żadnych poprawek na tych zdjęciach. Nie ma żadnego retuszu, nie ma wzmacniania, nie ma kolorowania, niczego. To są surowe zdjęcia, które wykonałem. Te kulki, ja powiększyłem to, jak ona wygląda, w jakiej formie, dlatego że zacząłem się przeglądać. Okazuje się, że one są różne. Że są białe, są kolorowe, że jest kulka w kulce, kulka z ciemną plamką i tak dalej. Okazuje się, że można je jakby sklasyfikować i podzielić. Byliśmy niedawno z Gosią, takiego naszego przyjaciela, Roberta Bernatowicza. On też pokazał mi swoje filmy. On to skatalogował, opisał i on ma też przekazy od osób, które mają jakby łączność z inną przestrzenią i oni to komentują i wyjaśniają. Wszystkie te orbsy są jakby według tej wiedzy jakby sklasyfikowane i opisane. Tak? One są różne. Pojawiają się spontanicznie. Tutaj może nie są tak widoczne, są w formie takich kropek, ale na przykład pojawiają się takie bardzo ładne, kolorowe, które to jest jakby koło, promieniujące koło, promieniująca tarcza i wewnątrz pojawiają się jakieś takie mandale, coś kolorowego bardzo, fajnego, takie wzory. To jest w powiększeniu to samo zdjęcie. One mają jakby, charakteryzują się tym, że z jednej strony
mają kolor taki niebieskawy, taki błękitny, z drugiej strony kolor pomarańczowy. Czyli to wskazuje na to, że się poruszają. Rozmawiałem z takim specjalistą od optyki, powiedział, że to wskazuje na ruch, ewidentny ruch. Tak to wygląda i sobie działa cały czas. My tego nie widzimy. Te zdjęcia, które ja tutaj robię, to nie jest tak, że ja to widzę oczami. Ja tego nie widzę. Ja włączam aparat i patrzę na matrycę, się rejestruje. Jak to wytłumaczyć? Jak Państwo wezmą sobie na przykład w domu zwykłego pilota do telewizora, popatrzycie, naciśniecie, czy on mruga. Nie mruga. Weźmiecie telefon komórkowy, najprostszy telefon komórkowy, na ekranie tego telefonu pokazuje się światło. W tym momencie, kiedy naciskacie na pilota. Dlaczego tak jest? Otóż nasze zmysły są bardzo ograniczone. My nie widzimy tego wszystkiego, co nas otacza. Dane jest nam postrzeganie w pewnym zakresie częstotliwości. Tak samo jak ze słuchem. Również nie czujemy wszystkiego. I być może dobrze, bo gdybyśmy widzieli za dużo, to można było zwariować. Tak? Czasami coś wyskakuje, coś się pokazuje. Aparat jest bezlitosny, rejestruje wszystko, ale czy wszystko, nie wiem. No niektóre rzeczy się udaje zarejestrować, tak? O. Tu mamy coś ciekawego, w tym miejscu. Jest takie skupisko jakby czterech takich kulek. To zostało zrobione nie w nocy, tylko wieczorem. Czyli to nie ma nic wspólnego jakby pora dnia z tym. Oczywiście łatwiej jest to sfotografować i lepiej jest to widoczne po zmroku, ponieważ nie ma tła, które jakby rozpraszało te obrazy, tak? Na ciemnym tle lepiej widać. Im ciemniej, tym jest jakby to bardziej wyraźne. A to jest ciekawe zdjęcie, proszę Państwa. Tutaj przyjechał do nas mój przyjaciel, to jest Makala. To jest człowiek, on się zajmuje krzewieniem kultury hawajskiej, jak opowiada na swoich spotkaniach. On jest tak zwanym kahunem. No, kahuni to są ludzie, którzy osiągnęli mistrzostwo w jakiejś dziedzinie, tak on to nazywa. I na tych wszystkich spotkaniach mówi tak, jeżeli ktoś ci powie, że zna jakiegoś kahuna, to jak najszybciej od niego uciekaj, bo on bredzi, nie? A tego samego dnia przy kolacji mówi do mnie tak, ja znam wszystkich kahunów, nie? Czyli taki człowiek zabawny, bardzo wesoły. I on chciał koniecznie zobaczyć, co się dzieje u mnie w tej piramidzie. Jak przyjechał, stanął przy zdjęciu, zrobiłem mu zdjęcie, bo chciał już wysłać żonie. I co się stało? Tutaj, w tym rogu, na górze, nie wiem, czy Państwo to widzą, co tam się pokazało, tak? Ja to powiększę. Pokazało się coś takiego, nie? To są następne zjawisko, czyli pokazują się tak, pokazują się te kule energii, te orbsy, ale pokazują się też jakieś formy światła. To światło, ono świeci i potrafi przybierać jakby, materializuje się, przybierając różne jakby kształty, tak? Pokazuje się taki mały format takiego elfa. To rozmawialiśmy na temat tych elfów również. Co to jest takiego? No tutaj na przykład tego nie widać, ale obok głowy tutaj Makali też się pojawiło kilka takich kolorowych światełek. To będzie bardziej widoczne w internecie, jak Państwo będą mieli ochotę zobaczyć. Te rzeczy przenikają również do domu. To jest taki pokój trochę nieposprzątany, ale na ścianie w tym miejscu tutaj widać taką specyficzną kulkę. Co się dzieje? Otóż w mieszkaniu, w domu człowiek ma wrażenie, jakby nie był sam, jakby bez przerwy był w obecności czegoś, tak? Jakby siedzi się i nagle mamy takie odczucie, że ktoś przeszedł obok. Patrzymy się, rozglądamy, nie ma nikogo. Ale to jest naprawdę takie namacalne. Dzieją się różne rzeczy. To są takie rzeczy, które odbywają się na takim poziomie bardzo subiektywnym, subtelnym, ale też zewnętrznie widać. To jest to już w dzień, też malutka kuleczka. Jakieś inne jeszcze, ja trochę przyspieszę, bo tutaj nie widać, ale pojawiają się też takie światełka przy piramidzie, jakby wystrzeliwały z tej piramidy na zewnątrz. No i tu jest takie zdjęcie, które pokazuje, jest ściana piramidy, to jest tutaj tak ścięte, to światło wyskakuje ze środka. Ja powiem Państwu tak, jak zacząłem robić zdjęcia na początku, no Robert mówi, rób zdjęcia, no to ja wziąłem zwykły telefon komórkowy, wziąłem ten telefon, ten, który mam tutaj w ręku, nacisnąłem wewnątrz w piramidzie i tu jest taka zwłoka, jest około 2 sekund czasu, zanim ta lampa błyśnie. Po prostu dalmierz ustawia ostrość, włącza się ta redukcja czerwonych oczu i dopiero po 2 sekundach następuje to zasadnicze kliknięcie aparatu, zrobienie zdjęcia. Ale w tym czasie patrzę, że na tym ekranie coś się dzieje, coś się rusza, nie? Patrzę, pokaz ogni sztucznych, nie? Zaczyna to wszystko fruwać, mówię, co się dzieje, nie? Z początku nie wiedziałem. Zacząłem się bawić.
Po zrobieniu zdjęcia, na zdjęciu była taka smuga światła. Takie rozmazane, coś niewyraźne, jakby ktoś czymś rzucił na przykład, nie? No i zacząłem robić te zdjęcia, zacząłem się bawić dalej. Te dziwne rzeczy zaczynają się pojawiać w okolicy domu, wchodzą do domu, spacerują sobie, zwiedzają teren, tak? Wszędzie jest tego pełno. Tutaj też mamy takie bardzo widoczne, spektakularne historie. Zaczyna się robić coraz więcej tego. W pewnym momencie zrobiłem eksperyment, włożyłem do piramidy kryształ, takiej wysokości 30 cm. Postawiłem ten kryształ w piramidzie jako wzmacniacz tej energii i okazało się, że zadziałało, tak? I te zjawiska były takie bardziej o większym natężeniu. Te zjawiska zaczęły się pokazywać, pokazały się różne dziwne rzeczy. O, tutaj widzą Państwo następną taką formację świetną. Ja sobie myślałem tak, z początku mówię, pewnie jakiś komar albo jakiś robak, ale zacząłem patrzeć się, przyglądać temu, mówię, na komara za dużo, a na ptaka za małe, nie? Tak mniej więcej to mi wyglądało, że coś jest nie tak, że musi być coś innego. No, wygląda jak jakaś mucha, tak? Takie jakieś odburza i tak dalej, jakby jakaś mucha w lądzie, powiedzmy, ale tutaj te zdjęcia może są dosyć niewyraźne, ale przejdźmy dalej. Tu mamy takie zdjęcie, które pokazuje następną strukturę, takie orbsa. One się zaczęły pokazywać jako błękitne kule. Czyli były już kule takie białe, kolorowe i nagle się zaczęły pokazywać kule błękitne. W błękitnym kolorze wszystkie odcienie błękitu niebieskiego. No i mamy znowu następny ten obiekt latający. Czasami mam ochotę wypić piwo. Też nie jestem sam przy tym piwie, bo te kulki też się pokazują. Nie wiem, czy Państwo widzą, tutaj mamy takie. Na oryginalnym zdjęciu jest tego więcej. To są takie bardzo... ten ekran akurat nie oddaje tego, nie odzwierciedla tego wszystkiego. Tutaj mamy następne zdjęcie, dosyć ciekawe. Któregoś dnia, właściwie to już była taka późna noc, robiłem te zdjęcia i nagle poczułem coś takiego dziwnego, jakiś strach mnie ogarnął. Coś takiego dziwnego. Poczułem się źle. Mówię, o kurczę, coś jest nie tak. Uciekam. Ale na odchodne mówię, zrobię zdjęcie. I zrobiłem zdjęcie czegoś takiego, taka wielka czerwona kula, która mnie goniła, nie? Uciekałem przed taką dużą czerwoną kulą. Tego pojawia się coraz więcej. I nagle pojawia się coś takiego. Nie wiem, czy Państwo to widzą dokładnie. Pojawia się coś takiego, co Robert mówi, że to są rodzaje takiej mgły, które się kondensują i przebierają takie spiralne kształty, takie bardzo zorganizowane formacje wokół piramidy. Tutaj jest dosyć dużo tego, nie wiem, czy to widać, czy to jest takie wyraźne, ale nie jest wyraźne. Jakby ktoś chciał, to tam na tym małym komputerze jest to wyraźniejsze, ale też nie za dużo. Natomiast to przebiera takie formy spiralne. W ten sposób się do góry, te mgły się łączą, jakieś takie nieokreślone formy, a później zaczynają się kondensować i przybierają kształt tych orbsów, tych kul. Znowuż te mgły. To jest takie bardzo może mało widoczne, natomiast pokazują się też takie kulki, które bardzo blisko czubka się pokazują piramidy i nad samą piramidą zaczynają wędrować. Powiem Państwu, że jakoś się uwrażliwiłem na to, na obecność tych rzeczy w ten sposób, że wiem, w którą stronę wycelować aparat, chociaż nie widzę tego. Tak? Jest coś takiego w człowieku, że nie wiem, mam takie przeczucie, że wiem, gdzieś to się pojawi, tak? Naciskam, oczywiście to nie jest jakiś aparat, że tak powiem, wypasiony. To jest zwykły aparacik taki, średniej klasy, a już nawet bardzo archaiczny, bo w tej chwili mamy dużo, dużo lepszy sprzęt. No, pokazują się kulki, tak? Pokazują się światełka różne. Pokazują się całe formacje, jakieś układy tych kulek. One są wyżej, niżej nad piramidą. Piramida tutaj się kończy w tym miejscu. Kulka jest już tutaj, czyli gdzieś na wysokości 8 metrów, tak, nad piramidą, od podstawy, licząc od ziemi. Pojawiają się jakieś światełka i tutaj zaraz się pojawi światło, które już było widoczne, że tak powiem, gołym okiem. Ja to zaobserwowałem, widziałem to, że to przylatuje. Zrobiłem takie zdjęcie.
Któregoś dnia też byliśmy na ekspertyzie u takich ludzi pod Wrocławiem. Nagle pojawiła się taka burza, zaczął wiatr wiać. No i zaciekawiło mnie coś takiego, coś, co się pojawiło. Nie działa. Coś, co się pojawiło tutaj w tym górnym lewym rogu, taki czarny punkt i troszeczkę niżej jest taki zielony. Takie zielone światło się pojawiło. W powiększeniu tak to wygląda, to światełko. I to już było wyraźne, to już ja widziałem po prostu, nie? Takie rzeczy widziałem. Jak powiedziałem, ta piramida ciała ma zasięg około 2,5 km. Ta miejscowość jest oddalona jakieś 10 km od nas. To zdjęcie zrobiłem rano przed świtem. Pojawiły się takie dwa światełka dziwne na dole. Nic tam nie było wcześniej. To zarejestrował aparat fotograficzny. Tam nikogo nie było, żadnej osoby, żadnej postaci, żadnej latarki. Pojawiają się te światła i w pewnym momencie mgły, tak? To co powiedziałem, to wchodzi do domu, jest tego coraz więcej wewnątrz, na zewnątrz piramidy. I w pewnym momencie nagle pokazuje się coś takiego. No tutaj też mamy takie duże, dużo większe niż normalnie. To ma średnicę gdzieś około 90 cm. Jest dużo tych świateł i nagle pokazuje się coś takiego. Nie? Takie zdjęcie, fantastyczne. Łowcy orbsów to mi zazdroszczą tego, nie? Bo oni mają jeden, dwa, trzy, gdzieś tam się pojawią, tak? A tutaj mamy całe stado, całą watachę. I tak rzeczywiście to jest. To się pojawia tak jakby falami, tak? I mało tego, to jest nieprzewidywalne. Nie wiadomo, kiedy to się pojawi, nie wiadomo, jak to działa, ale jest jakby, są te zjawiska bardzo intensywne, po czym nie ma nic. Nic się nie dzieje, tak? Tu pojawiają się też takie jakby takie promienie, takie światełka, które też zaczynają wibrować, tak? Oprócz tych orbsów, nie? Jest, tu mamy następne. Zaraz Państwu pokażę coś ciekawego, bo cały czas myśleliśmy o tym, że te orbsy to są idealne kule, tak? Że mamy do czynienia z idealną kulą. No i ten, który się zajmuje optyką, mówi, a może jakiś kurz rzeczywiście sfotografowałeś, tylko on tak został przetworzony przez obiektyw, że wygląda jak kulka. Mówię, okej, dobrze i robię dalej te zdjęcia. Tutaj mamy też taką ciekawostkę, to tutaj, nie? Tak, z taką ciemną kulką, czyli one są różne. To nie są jakieś jednolite. Jest tego coraz więcej. Wreszcie, tu jest piramida. Tutaj jakby ktoś chciał zobaczyć, tutaj ja rysuję piramidę, bo tego może nie widać. A to wszystko jest wokół piramidy. Jest cały świat pełen takich kulek, takiej energii, która przenika całe otoczenie. Tutaj to samo mamy, ale proszę zwrócić uwagę, udało mi się sfotografować coś takiego, że to wygląda jak jakaś meduza, tak? Nie ma idealnie okrągłego kształtu, idealnie kulisty, tylko jest to jakby ścięte, tak? Mamy jakby brak jakiegoś tam elementu. I kolorowe, i świeci ładnie, nie? Jak już Państwu mówiłem, potrafię jakby wycelować ten aparat w odpowiednim miejscu i zrobić to, co jest, jakby przeczuwam coś takiego. Tu mamy taką ciekawostkę, bo do tej pory wszyscy robili zdjęcia, a ja tutaj zrobiłem film. Nie wiem, czy będzie to wyraźne, ale mam nadzieję, że jak się przyjrzymy, to coś Państwo zauważą, nie? Tam bez przerwy coś przelatuje, takie widać te kulki, ja nie wiem, czy Państwo to widzą, bo no, ja to dostrzegam, nie? To wygląda tak, że się pojawia, przenika przez ścianę i idzie w moją stronę. Ja miałem piękne filmy na samym początku, jak to się pojawiało, stawało mi przed obiektywem, drugie przyleciało, przytuliły się, pokręciły się i odfrunęły, nie? Czyli tak jakby zauważyły mnie, że ja tam jestem, nie? Czyli tak jakby to była jakaś inteligentna forma energii, która reaguje na moją obecność. Natomiast
jakby, no nie wiem, czy chciały ze mną rozmawiać, może mnie tylko zignorowały, nie? Jako ciekawostkę potraktowały, że coś stoi i robi im zdjęcie, tak? A tu jest ten kryształ, który tam jakby wzmacnia tę energię. Jest to ciekawe uczucie. W tej piramidzie, jak człowiek wejdzie, położy się, to nie jest w stanie zasnąć. Jesteśmy w takim stanie takiego, no, jakby tuż przed snem. Między jawą a snem jesteśmy i ten stan utrzymuje się bardzo długo. Ten stan jest takim stanem, w którym no, można jakby dokonywać jakby jakichś pewnych analiz, szukać odpowiedzi na różne rzeczy. Idealnie się medytuje w takiej piramidzie. I to powiem Państwu, że taki proces wchodzenia w głęboką medytację jest bardzo szybki. Któregoś dnia po obiedzie poszedłem tam z poduszką, kocem, położyłem się. Leżę, chyba się zdrzemnąłem. Nagle otwieram oczy, patrzę, siedzi obok mnie taka dziewczyna, tak? Taki azjatycki typ urody. Uśmiecha się, taka poluchna była, pamiętam. Uśmiecha się do mnie i mówi, ty zobacz, jakie ładne światło. Nie? Odwracam głowę, patrzę na drugą stronę, na drugą stronę, na ścianę piramidy. Widzę światło. Nie? Chciałem się z nią podzielić informacją, że piękne. Odwracam głowę, patrzę, już jej nie ma. Ja nie zwariowałem, nie? Mówię tak, pewnie mi się śni. Czas się obudzić. Nie? Więc mówię, no obudzę się. Otwieram oczy, otwieram tą piramidę, bo tam są takie siłowniki, które... Ja może pokażę Państwu następny film. Tutaj będzie bardzo szybko. O! Początek był bardzo szybki, tak? Tam są takie siłowniki, otwieram tą piramidę, patrzę, ciemno jest, na niebie gwiazdy. Mówię, o cholera, przysnąłem, a miałem tyle rzeczy do zrobienia. Jak mogłem sobie na taki sen długi pozwolić? Wychodzę z tej piramidy. Wychodzę po stopniach, nagle uświadamiam sobie, że zamiast 3 stopni są 4. Mówię, o, to pewnie śnie. Jeszcze się nie obudziłem, trzeba się obudzić. Tak? Tu jest następny film, który żeśmy sobie zrobili, żeby pokazać, jak to jest z żywym człowiekiem, tak? Jak to... Ojejku. Uciekło. Siedzę sobie i przeze mnie przechodzą te orbsy, nie? I to też taka fala przyjdzie na samym początku, tam pod koniec też będą. Ale wrócę do tego snu. Mówię, znowuż śpię. Czas się obudzić, więc się budzę ponownie, otwieram drzwi, patrzę, jest dzień tym razem, nie? Więc wychodzę sobie spokojnie, ale uświadamiam sobie, że dalej śpię. Z tego snu wychodziłem chyba z 5 razy. Tak jakbym wychodził z różnych przestrzeni, z różnych wymiarów. Różne dziwne rzeczy się zaczynają dziać na poziomie takim subiektywnym. To jest coś takiego, że niektóre rzeczy zaczynamy dostrzegać, takie rzeczy, które nie są jakby no, dostrzegalne przez inne osoby, tak? Jest to rodzaj przeczuć, nie wiem, otwarcie, niektórzy mówią trzeciego oka i tak dalej. Ja uważam, że piramida działa w taki sposób, że poszerza naszą świadomość, otwiera horyzonty. I to jest taka fajna sprawa. Ja może przyspieszę i pokażę następny film, bo bardzo mało czasu mamy, a po mnie następna osoba ma być i nie chciałbym tutaj tej osoby wprowadzać w zakłopotanie, że jej zabieramy ten cenny czas. Tu jest następny film, który też pokazuje to. Też jest taka duża intensywność. To nie są najlepsze filmy, to zastrzegam, bo też miałem lepsze filmy, które tam więcej pokazywały. Natomiast one są takie charakterystyczne, które mówią o tym, jak to rzeczywiście wygląda, z czym mamy do czynienia. Ta piramida powoduje, że ja się zaczynam interesować różnymi rzeczami, tak? Zaczynam nagle na swojej drodze spotykać ludzi, którzy dopowiadają mi parę słów, które te słowa, z kolei te zdania, znowuż rozszerzają moją świadomość, są jakby informacją, która zaczyna się lepić i układać w pewien ciąg logiczny. Ostatnimi czasy zacząłem się interesować tym, co się dzieje na Ślęży. Taka góra Ślęża, Sobótka i tak dalej. To znacie to chyba, nie? To jest tutaj w pobliżu Wrocławia. Niektórzy twierdzą, że jest to taka święta góra Słowian. Tam
na górze są takie kręgi kamienne, są jakieś miejsca kultu i tak dalej. Niektórzy mówią Góra Mocy, inni mówią Szaraki, nie? Że tam UFO i tak dalej, tego typu historie. Wydawało mi się to bardzo śmieszne do tej pory, ale oglądałem gdzieś w internecie jakieś wystąpienie jakiejś pani, która znalazła miejsce na tej ślęży, które jest takim dziwnym miejscem, mówi, że zobaczyła jakąś postać, ale było to miejsce dla niej odrażające, odpychające, śmierdziało tam, mówi i tak dalej, bała się tam być, nie? Ja mówię, no to okej, okay, to jest ta piramida moja jeszcze w zimie, to tak spędzamy czas, patrząc na nią, nie sposób oderwać oka. Tu mamy następne zdjęcia, a tutaj mamy ciekawe zdjęcia, bo to mamy zrobione zdjęcia w dzień. I proszę zwrócić uwagę na to miejsce tutaj, tu. Mamy taką błękitną, ładną kulę. Ktoś powie, no tak, odbicie światła, albo coś w tym stylu, tak? Fajnie, ale ta kula się znalazła nagle tutaj, w tym miejscu, nie? Ona nie stoi w miejscu, te zdjęcia były robione jedno po drugim, proszę zwrócić uwagę, jest tu. Po chwili będzie ta kula już tutaj, w tym miejscu, na górze, tak? A za chwilę wrócimy do ślęży. O, tego nie widać wyraźnie i szkoda, bo było dosyć ciemno, to już było po południu, było zachmurzenie. To jest taka skała na ślęży, taka góra, gdzie ta kobieta właśnie no, nie lubiła tego miejsca. Ja robiłem zdjęcia, było pełno ludzi, dzieci tam się wspinały na tą górę i w pewnym momencie na jednym ze zdjęć zrobiłem coś takiego. Nie było żadnej mgły, nie było wody, nie było pary wodnej, niczego nie było. Nagle się pokazuje coś takiego. Kondensuje się coś, co jest rejestrowane tylko i wyłącznie przez aparat fotograficzny. Były jakieś tam ostre krawędzie, które wskazywały mi, mówią, zobacz, co tam dalej się dzieje. Obok jest tak następna formacja skalna i postanowiłem tam podejść i też zrobić zdjęcia. I powiem wam, że gdybym był tam sam, jest coś takiego, forma tak jakby drzwi, takiego wejścia. Tam jest głucho. Tam stukając w podłoże słyszałem echo po prostu, nie? I nagle w tym drugim miejscu mamy znowuż taką mgłę, która się kondensuje. Mówię, tutaj niewyraźnie widać. Na ekranie monitora jest to dużo wyraźniejsze. W internecie będziecie mieli lepsze ujęcia. Zrobiłem jeszcze parę zdjęć. Wróciłem do siebie, porobiłem zdjęcia piramidy. No i to jest ostatnie zdjęcie, które zrobiłem w poniedziałek. Proszę zwrócić uwagę na ten taki pasek tutaj i na te kółko tutaj na tą, to, no niewyraźne, ale zaręczam, że jak będziecie dociekliwi, zobaczycie to w internecie, będzie bardzo wyraźne to zdjęcie. Jest taka smuga. To jest fragment nieba nad piramidą bezpośrednio. I tak się zastanawiałem, co zostawia taki ślad. Nic nie było, żaden samolot nie przyleciał. Z żadną prędkością nie latają samoloty, żeby zostawiać taki ślad na niebie. To jest ewidentnie ślad po czymś, co przeleciało i to z dużą prędkością. Tak? Dziękuję za uwagę. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to w tej chwili jest najlepszy czas na to, żebym odpowiedział. Słucham. Jak Pan ten kierunek ustalił, mówi Pan o kierunku magnetycznym i z kompasu i pewnie, no nie wiem, z mapy, tak? Ja na co dzień zajmuję się Feng Shui. Jestem ekspertem od Feng Shui. Też jestem wykładowcą w Akademii Feng Shui, także ten temat jest mi bardzo bliski z tego względu, że jestem wykładowcą przedmiotu, który się nazywa Wędrująca Gwiazda. Tam trzeba zachować pewną precyzję. Eksperci od Feng Shui posługują się czymś takim jak taki kompas Lopan. Taka uproszczona wersja tego kompasu wygląda w ten sposób, że jest taka tak zwana płyta Ziemi, ona jest zielona na 360 stopni, są takie zasadnicze kierunki i potem te kierunki dzielą się na takie podsektory, jest ich trzy, to są tak zwane góry i różnica między kierunkiem magnetycznym a kierunkiem północy to jest 7,5 stopnia. To wynika czysto z tego kompasu. Tylko precyzja ustawienie. Nie będę mówił, co ja ustawiłem, bo nie chciałbym, żeby ktoś sobie nieopatrznie jakby zaszkodził tą piramidą. Bo ja już wskazywałem na pewne niebezpieczeństwa. Nie? Jeżeli nie zrobimy podłogi, będziemy siedzieli na ziemi, tam gdzie jest podstawa piramidy, możemy sobie naprawdę zaszkodzić. Tak? Możemy się poważnie rozchorować. Przy tej wielkości, ta 1/3, no jeżeli pan siedzi, to można powiedzieć, że głowę ma pan już na tej zieleni ujemnej, tak?
To dokładnie tak nie jest, wie pan. Najgorszą przestrzenią dla człowieka z takim miejscem, które w negatywny sposób oddziałuje, to jest wszystko poniżej 1/3. U góry jest ok, nie? Jest też takie miejsce, gdzie jest ta koncentracja na wysokości 1/3, nie? Gdzie jest takie duże podwyższone to promieniowanie, gdzie praktycznie rzecz biorąc to jest takie miejsce, państwo widzieli te kulki, jak one przepływały, nie? To jest takie miejsce, przez które, w które one tam, no, te orbsy, te energie jakby się koncentrują i przepływają, tak? I to jest według obserwacji wynika, że to nie jest tak, że one z góry spadają. One spadają, one są nieprzewidywalne. One lecą czasami od dołu do góry, czasami z góry na dół i tak dalej. Natomiast ja też zrobiłem zdjęcia tego, co się dzieje pod spodem, pod piramidą, tam pod podłogą, nie? I one też tam są. Z tym, że bardziej wyraźne, bardziej takie skondensowane, bardziej lepiej się utrwalają na filmie, że tak powiem, i na zdjęciach. Zacząłem robić różne eksperymenty właśnie z piramidą. Pierwszy mój eksperyment polegał na tym, że zasadziłem pomidory obok piramidy i patrzyłem, jak będą rosły wspaniale, pięknie. Ale trzeba było je podlewać. Któregoś dnia podlewałem te pomidory i nieopatrznie jedną gałązkę zerwałem. Nie? Myślę sobie, no co się stanie z tym pomidorem, jak go wezmę i położę przy północno-wschodnim wierzchołku u podstawy piramidy. Tam taki kamień stoi. Położyłem te dwa pomidory na tym kamieniu i obserwowałem, co się dzieje. Uwaga, te pomidory leżały tam 1,5 miesiąca. Na słońcu, na deszczu, na dworze. Nie? Nieważne było, że słońce jest mocne bardzo, je ogrzewa, że może je spalić, wysuszyć i tak dalej. Zrywając te pomidory, one były nie w pełni dojrzałe. To nie znaczy, że nie były czerwone, tylko były nierozrośnięte. Nie? Jak je tam położyłem, zauważyłem, że te pomidory rosną bez podłączenia do łodygi. Tak? Dojrzały, zrobiły się czerwone. Jednego ktoś mi ukradł, drugiego zjadłem. Powiem, że naprawdę smakował jak pomidor, nie? Druga rzecz. Słyszeliście państwo o wodzie, nie? Że woda ma takie specyficzne właściwości i jakby kopiuje wszystko to, co znajduje się wokół. Ona ma pamięć, tak? Jeżeli jest coś wokół, no to ta woda jakby się zaraża. Można powiedzieć, że nawet się staje tym, przyjmuje formę tego, co ją otacza, nie? Zacząłem robić eksperymenty. Włożyłem tam zgrzewkę wody mineralnej. Dlaczego woda mineralna? Bo woda mineralna, nie zalegną się bakterie w wodzie mineralnej, tak? Ta zgrzewka sobie stoi tam. Postawiłem tę wodę na 3 tygodnie i ta woda, przez tą wodę przenikają te rzeczy, tak? Postawiłem to w centrum, tam gdzie jest ta intensywne promieniowanie i patrzyłem, co się dzieje z tą wodą. W maju posadziłem przed domem takie coś, co rośnie, taki bluszcz, nie? To był taki berbeć malutki, taki kiełek, nie? Mówię, no to trzeba jakoś zasilić go, podleję tą wodą. W tej chwili ten malutki berbeć, to mi dach wywala, nie? Jest tak wielki i jeszcze uwaga, on jest pod dachem, tam gdzie deszcz nie pada, nie? Metr jest dachu, także woda bezpośrednio tam nie pada, gdzie ona rośnie, ta roślinka, nie? Ja dałem się napić tej wody na samym początku, tej takiej energetycznej wody. Ta woda ma pewne właściwości takie ciekawe. Jak ją piłem, to nie musiałem spać. Tak? Po prostu nie czułem zmęczenia. Oczywiście spałem, nie? Z tym, że nie musiałem, tak? Byłem jakiś taki pobudzony ciągle, gadatliwy, no nie wiem, tak jakby był nakręcony czymś, nie? Jakby ktoś mi dał jakiegoś kopa, nie? Nie wiem, co z tą wodą dalej zrobić ma, bo też słyszałem o tak zwanej wodzie plazmowej, nie? Że to jest coś podobnego, nie? Tutaj uzyskujemy ten sam rodzaj wody, tylko w bardzo prosty sposób, bez jakichś tam dużych nakładów finansowych, bez tej plazmy. Ale jest to samo. Plazma, no to jest tam, powiedzmy, ten fragment, kiedy są te dwie elektrody. Coś tam między tymi elektrodami przepływa, w pewnym momencie widać, ale jest na początku taki fragment, że nie widać tego przepływu tych elektronów, nie? Niektórzy mówią, że tam jest prędkość większa niż prędkość światła, dlatego my tego nie widzimy, nie? Czyli jest coś takiego, jakiś taki element boski, tak? Jeżeli te rzeczy, które są obserwowane w piramidzie, to też jest taki boski jakby element, nie wiadomo co to jest, ale z innego świata, z tego świata bardziej doskonałego, zaawansowanego, nie tego naszego, no to jeżeli coś się styka, jakiś przedmiot z tym takim, no to też przybiera takie formy, taką właściwość, tak?
Nie wiem, co z tą wodą zrobić, nie wiem, w jaki sposób to wykorzystać, natomiast wiem, że można ją wykorzystywać do leczenia. Słyszałem o tym, że ludzie praktykują to i stosują tą wodę do no, z różnych zabiegów terapeutycznych, do leczenia nawet poważnych schorzeń. Ja akurat nie miałem do czynienia z takimi schorzeniami, więc nie miałem potrzeby stosowania czegoś takiego. Ale działa. Powiem wam, że słyszałem, że ta woda jest taką, no, ma właściwości, jakby tu ktoś powiedział, tak magiczne, o, na tej zasadzie, tak? Nie wiem, czy słyszał pan o tym, że pod Sfinksem, w Egipcie, pod Sfinksem jest też tak, takie pomieszczenie i ono jest zalane wodą. Słyszał pan o tym? Tak, ja interesując się piramidą, interesowałem się również Sfinksem. I powiem tak, że no są tam, w ogóle cały ten kompleks, cały ten płaskowyż Giza jest taką dziwną formacją. Zresztą nie tylko w Egipcie mamy do czynienia z czymś takim, piramidy są na całym świecie. Ostatnio dowiedziałem się o piramidzie 3 razy większej niż Cheopsa. Na Jawie bodajże jest taka piramida budowana. Ona budowana była jakby etapami. Pod tą najstarszą, najnowszą warstwą są jeszcze starsze warstwy i tak dalej. Natomiast wracając do tego, do Cheopsa, powiem tak, że no, są różne dziwne rzeczy, nie? Bo przede wszystkim cała ta figura Sfinksa wygląda w taki sposób, jakby została jakby skorodowana, czyli jakby ma uszkodzenia związane z wodą, z aktywnością wody. Natomiast jak uczeni tam zaczęli badać, to okazało się, że woda tam owszem padała, ale jakieś 5000 lat temu, tak? Czyli skąd się wzięły te korozje, nie? Ktoś tam, na przykład Japończycy, badali piramidę i stwierdzili, że do pewnej wysokości w tych blokach jest sól, nie? Morska, nie? Powyżej nie ma tej soli. No to też ciekawe, nie? Tu dzisiaj prawdopodobnie będzie wspaniały wykład. Zapraszam was, tutaj Franz Zalewski będzie mówił o tych nowych technologiach. On tam badał tą piramidę, badał ten materiał, z którego ta piramida jest wykonana i stwierdził na zewnętrznej części tej powłoki, tych bloków wapiennych, zeszkliwienie, nie? Żeby takie zeszkliwienie miało miejsce, to potrzebna jest temperatura około 3000 stopni, nie? Czyli mamy do czynienia z czymś znowu wyjątkowym. Czy to chodziło o wycinanie to przy pomocy lasera, czy może później coś, że tak powiem, pieprzło i stopiło tamtą, wywaliło tą całą cywilizację? Trudno powiedzieć. Natomiast jedno jest pewne, że no, sami państwo widzieli, że stawiam piramidę i nagle coś się pojawia. Coś, czego normalnie nie ma, tak? I rejestruje to aparat fotograficzny, coś bardzo obiektywnego. To nie są moje odczucia, bo ktoś może mówić o odczuciach, o tym, że się położyć, coś tam czuje, że albo nie czuje i tak dalej, ja coś widzę, a jak to zweryfikować, czy on to widzi? Ja tutaj mamy zdjęcia, tak? To jest dokument, nie? To nie podlega żadnej dyskusji. Jest i koniec, tak? Nie ma żadnego gdybania, czyli jest jakaś figura geometryczna, która posiada określone proporcje, określony kąt nachylenia tych ścian. U mnie też są, nie ma 4 ścian, tylko jest tych ścian 8, nie? Ale jak państwo widzieli, one są zafałszowane, jest iluzja, także widać, jakby były 4 ścian, nie? Tej piramidy. Też jest cofnięcie o 2,5 cm do przodu jakby, nie? Czyli ten kształt jest no, bardzo istotny w tym wszystkim. Ale także jakbyśmy zaczęli zastanawiać, to przecież są też inne kształty, które w różny sposób działają i w różny sposób jakby koncentrują, generują, przetwarzają energię, tą energię, która nas otacza, tak? No słyszeliście o pierścieniu Atlantów na przykład, tak? Słyszeliście też o takim wahadełku Karnak, tak? O różnych elementach takich, które w jakiś sposób na tych egipskich rysunkach. Są takie, bardzo często taka jest scena, że ktoś tam ma ten krzyż taki egipski, nie? Te kółko z krzyżem, tak? Gdzieś tam ktoś trzyma, że jest to taka forma czarodziejskiej różdżki, tak? Na różnych filmach dla dzieci i tak dalej zawsze była ta czarodziejska różdżka, tak? Coś, jakiś element, który miał jakieś właściwości magiczne, tak? Być może Egipcjanie też się posługiwali czymś, co nam się w głowie nie mieści w tej chwili, tak? Ktoś mówi o istnieniu jakichś wielkich ludzi, którzy pomagali im w budowaniu tego, nie? A znowu gdzieś tam na świecie są jakieś legendy o tym, że mnisi buddyjscy przy budowie klasztoru używali mantr, tak? Posługiwali się mantrami,
tam sobie coś mruczeli i nagle te wielkie kamienie się układały, tak? Fruwały sobie w powietrzu. No być może coś takiego było, trudno powiedzieć. Ja powiem tak, że w tej chwili nasza wiedza opiera się na tym, co nam powiedzą, tak? No, ktoś nam w szkole podstawowej powiedział o piramidzie egipskiej, że tam niewolnicy to budowali i tak dalej, że cierpieli, że straszne męki i katusze, nie? Ale nikt nie powiedział o technologii, w jaki sposób to zbudowano. Oni mówili, że budowali, ale sam fakt, że to jest wybudowane, nie zmusił nikogo do myślenia, jak zostało budowane. Mało tego, są przecież w Egipcie takie naczynia, które no, ci wszyscy wielcy uczeni mówią, a bo tam przechowywali oliwę, oliwki, warzywa, jakieś owoce, tak? Ja mówię, okej, fajnie, ale czy im się chciało coś tak precyzyjnego stworzyć, tak pięknego? A mówię, w ogóle, jak to powstało w ogóle? Przecież jak teraz nie mamy takich narzędzi do obróbki kamienia, które pozwalają nam na wytłoczenie, wyrzeźbienie takich kształtów. A mówi się, że w Egipcie były tylko dłuta kamienne, tak? Albo jakieś prymitywne narzędzia miedziane i takie no, kule, materiał twardszy, który ten wapń rozłupywał, tak? Albo, no ale jeżeli na przykład mamy do czynienia z granitem, no widzieli Państwo tę komorę grobową, tak? Ona została wykonana z granitu. Są dwa materiały użyte do budowy piramidy, granit i wapń, tak? Okazuje się, że niektórzy ludzie zaczynają myśleć, no dlaczego akurat te dwa elementy, te dwa materiały, tak? A może chodzi o przewodnictwo elektryczne, że jest inne dla wapnia i dla granitu? No, jest taka hipoteza. Spotkałem się ze swoim przyjacielem, który mówi tak, my dostaliśmy ostatnio taki przekaz z kosmosu, który mówi w ten sposób. Jeżeli ustawicie w pewnej odległości od piramidy Cheopsa, ona będzie dobrze ustawiona, dobrze skonfigurowana, następną piramidkę, między nimi pojawi się napięcie elektryczne. Będzie prąd. Darmowy prąd dla całej ludzkości. I proszę Państwa, to są takie hipotezy, tak? Ale tego nikt nie bada. Tylko się o tym mówi, ktoś tam jest uważany za jakiegoś mniejszego lub większego szaleńca, ale to jest. Natomiast powiem Państwu tak, obok piramidy Cheopsa jest taki odgrodzony teren, tak? Wysokim płotem. Jak ktoś próbuje tam w tą szparę zajrzeć, co się tam za tym płotem dzieje, no to przychodzi policjant i wygania. Można się narazić na mandat, nawet na pałkę tego milicjanta egipskiego. Jest jakiś teren ściśle tajny, który nawet nie należy do Egiptu, tylko jakaś instytucja ponadrządowa, ponadpaństwowa instytucja, jakaś agencja zawiaduje całym terenem i pilnuje, żeby tam nikt nie wlazł. A ludziom pokazuje się wielbłąda i pokazuje się piramidę, to co się chce pokazać. Nie? Ale jak się człowiek tak przyjrzy bliżej tym kamykom, które tam są, to nagle zobaczy, że na niektórych kamieniach są ślady cięcia mechanicznym narzędziem, nie? No kurczę, skąd Egipcjanie mieli tarcze albo narzędzia mechaniczne, tak? Pytanie następne, nie? No, to już nie mówię, a jeszcze kształty tych odwiertów i tak dalej, nie? To są tego typu rzeczy. Natomiast gdyby ktoś zaczął się zastanawiać, jak to zbudowano, jakich narzędzi użyto, to jest jedna ścieżka. Druga ścieżka to jest to, jak to działa, żeby wykorzystać rzeczywiście wszystkie te historie, które się pojawiają związane z funkcjonowaniem tego obiektu. Tak? Ja na przykład zrobiłem parę zdjęć, tak? I się zastanawiam, co to jest, skąd to się bierze. Tak? Patrzę, jaki to ma wpływ na moje zdrowie, na mój rozwój. Te zdjęcie, które Państwu pokazałem na samym początku, czyli te oko w piramidzie, moja córka mówi masoneria, nie? Ale ten symbol się pojawiał bardzo często. Przecież ci ludzie, którzy się nauczyli budować, to byli tak zwani wolni murarze. Oni chodzili od miasta do miasta i nagle z takiej epoki romańskiej, gdzie był styl romański, takie grubo ciosane ściany, nagle mamy coś wspaniałego, mamy z rozkwitem gotyku. Nagle wszystko idzie w górę, tak? Ci mistrzowie wiedzą, jak to budować. Wiedzą, gdzie stawiać te świątynie, w jaki sposób one mają stać, żeby one działały i funkcjonowały w konkretny sposób, tak? Później ci wolni murarze przekształcili się w wolnomularzy, nie? I znakiem ich jest do tej pory co? Taki cyrkiel i taka ekierka, jakby, nie? Taka linijeczka, nie? To jest odwrócone, nie? Później mamy do czynienia z lożami masońskimi, tak? Które bardzo mocno strzegą pewnych rzeczy, tak? Słuchajcie, tak mi się wydaje, że my tutaj, na tej ziemi, ciągle jesteśmy jakby programowani pewnymi takimi rzeczami, takimi skrótami myślowymi. Ktoś nam mówi, jak mamy żyć,
Czym mamy się ekscytować? Jak jest mecz, mamy kibicować? Mamy kupić piwo, mamy siedzieć przed telewizorem. Dlaczego? Bo tak wypada, bo Polska, nie? A przecież jest tak dużo innych fascynujących rzeczy. Dlaczego ktoś nam nakazuje, jak mamy żyć, o czym mamy myśleć? A może jest tak, że ktoś nie chce tego, żeby nasza świadomość się otworzyła, bo mamy być takimi małymi ludźmi, którzy żyją w pewnym systemie. Natomiast ktoś ponad tym systemem zbiera owoce naszej pracy, tak? Także nie łudźcie się, że osoby, które w jakiś sposób dostrzegły pewne rzeczy, będą uważane i doceniane przez, no nie wiem, przez otoczenie. Mało tego, ja mam do czynienia z takimi obserwacjami, że te osoby, które coś zobaczyły więcej, to przylepiają się taką łatkę idioty, oszołoma, wariata, zwariował, tak? Lekkie wariactwo. Ja mówiłem wczoraj na temat feng shui, opowiadałem bardzo dużo, nie? Z czym jest kojarzone feng shui? No z bzdurami, tak? To, co o czym mówimy, mówiłem wczoraj, że postaw tam w rogu bogactwa akwarium, będziesz bogaty, albo załóż czerwone prześcieradło, znajdziesz męża i tak dalej. To są jakieś bzdury, które nie mają z tym nic wspólnego. Tak jak powiedziałem, że feng shui to jest umiejętność odkrywania tej energii, która nas otacza i wykorzystania tej energii dla naszego dobra. Ale musimy się do niej dopasować, tak? Musimy ją zauważyć, zbadać i wykorzystać. Po co? Dla szczęścia, tak? I na tym tutaj, ponieważ Pani już mnie wygania, na tym bym zakończył. Jeżeli będą jakieś pytania, ja tutaj jestem dzisiaj prawie cały dzień, także możemy sobie gdzieś tam na boku porozmawiać. A na razie dziękuję za uwagę i za to, żeście wytrzymali tutaj razem ze mną.